Trochę inaczej niż zwykle. Witam się z Wami dzisiaj w ogródku. Zobaczcie na to cudo. Ja kupiłam te gazanie, były takie mega zdechłe. W sensie zdechłe, bo były przyschnięte, nie? A zobaczcie, jak pięknie. Warto, warto. Tutaj wsadziłam jeszcze, w zasadzie Emilia wsadziła jeszcze śmierduchy i jakiegoś takiego kwiatka, który dostałam od kuzynki. Może tu ślimaki nie zjedzą. A zobaczcie, tam już jest następny. A tu są pączuszki. Pięknie. Po prostu pięknie. Ja się cieszę, tak, jaram się takimi kwiatkami i jest pięknie. A tam też już kwitnie na schodach. Na całego. O, widzicie? Trochę przekłamałem te kolory, ale ile pępców. Tu. To są te kwiatki od mamy. Nie pięknie? Pięknie. Tam jest Anka. Hello. I tu jeszcze też tak ładnie. A, i jeszcze goździki. Pokażę Wam goździki. Trampolina. Cała obleczona. O, fajnie. Tędy nie przejdziemy. Idziemy dalej. Moje trawska. To by tak pięknie wyglądało. A już nie wygląda. O, kota mamy? Iduś, mamy kotę? Kotę od sąsiada. Gdzieś tu są? Gdzie jest? A śpi! O, tego nie dotykaj! Tego kota nie dotykaj, on jest niedobry. Chodź, bo on cię znowu podrapie. Zaraz przegonimy. I w środku moich róży, patrzcie, tam jest kot. Taki rudy od sąsiada. I to jest samiec taki niedobry, który drapie mi mojego Fida. Dobra, zaraz Fidek, zobaczcie. O tu. Nie jest pięknie? Jest pięknie. Słuchajcie, to piękne, przeróżne kolory są, widzicie? Jaśniejszy, troszeczkę ciemniejszy. Tu jest taki cudny. A tam jeszcze taki mieszany. A tam jeszcze bardziej mieszany, widzicie? Muszę je podwiązać, bo widzę, że się przewracają. Ale jest śliczniej. Tu. One się same tak sieją, te goździki. I fajnie, bo nie wszystkie naraz. Widzicie, tam są jeszcze pępce. Tylko będą co jakiś czas. No i oczywiście musiały wszystkie samochody jechać. Nie wiem, czy mnie słychać. Do zobaczenia potem. Teraz idę przegonić tego kota rudzielca małego. Dobra, jestem. Witam się z Wami nadal. I wciąż troszeczkę inaczej, bo jestem bardzo, bardzo głodna. Słuchajcie, jest godzina po 11, a jeszcze nic nie jadłam. Bo taki trochę zakręcony ten dzień dzisiaj. Mam przed sobą świeżo zaparzoną... Proszę Cię, papug, nie rób mi tego. Świeżo zaparzoną pokrzywę, taką sobie dzisiaj kupiłam w Biedronce. Tu pisze, wspomaga funkcjonowanie układu moczowego. Ja mam nadzieję na moje włosy. Tak, one nadal są niebieskie, dlatego ta bluzka, bo może ona odciągnie tą wagę, albo będą myśleli, że poświata z bluzki czy coś. Także tak się załatwiłam. A dodatkowo jeszcze załatwiłam się tak, że między palcami mam, w ogóle dłonie, mam całe brązowe. No wyniosę tego papuga za chwilę na pole i koty go zjedzą. Żartuję oczywiście. Ale widzieliście kota? I teraz byłam po szczypiorek i w drugiej stronie też kot leżał. Słuchajcie, sięgam po talerz, bo jestem głodna. Będę sobie robić bułki z wczoraj. Jak przestanę mówić, to on też przestanie mówić. Wiecie co? Poczekajcie, wyniosę go stąd. Dobra, wniosłam go teraz, słuchajcie. I może jeszcze jakieś nóżki w domu? Tak jak mówię, że jestem głodna, ja dzisiaj, to są bułki z wczoraj, ktoś je musi zjeść, więc zjem i ja. Zrobię sobie taką bułę. Byłam zawieźć zgodę do szkoły Filipa na to nocowanie. Jak się okazuje, to nie będzie nocowanie jednak w parku, tylko gdzieś tam na boisku szkolnym. W sumie dobrze, bo będą zagrodzenie. Nie wiem, u Was też to jest wiecznie uciapane? Mówicie, że ja mam wodze, nie, no, nerwy na wodzach i na postrunku, że jestem spokojna, a zachód. Nieprawda, słuchajcie. To, że nie rykłam ostatnio, to nie wiem, jak to się stało w ogóle. Wtedy w ostatnim filmiku, co tam spadło, oczywiście spadły kwiatki. Wiedziałam, że spadły kwiatki, bo ten dźwięk to nic innego. Same nie spadły oczywiście, ale słuchajcie, jak zaszłam do góry, jak się z Wami już pożegnałam, zaszłam do góry, to wszystko było perfekt. Było posprzątane, śladu nie było. Oprócz tego, że zdaje się, że nie ma baterii. Mężu, baterii nie ma. W sensie baterie padły. I ten. Jak zaszłam do góry, to już ani śladu nie było po czymkolwiek. Posprzątane było wszystko. Tylko widziałam ziemię na liściach u kwiatków, więc wiedziałam, że to kwiatki. Zresztą ja od początku wiedziałam. Ja Wam mówiłam, że to będą kwiatki. Także to nie. I to, że ja jestem spokojna, to nic z tych rzeczy. Czasem po prostu uda mi się, choć nie jestem już taką cholerą jak byłam. Słuchajcie, dawniej to ja się tak darłam,
Nie wiem, oglądaliście rodzinkę.pl? Ja się zawsze śmiałam, że ja się dreję jak ta matka i... Tak samo było. Teraz jakoś tak bardziej olewam te rzeczy, ale myślę, że dlatego, że ja oglądam właśnie... Ludzie mają poważne problemy. O tak to sobie wszystko wytłumaczyłam. Że faktycznie mają poważne problemy i dlatego ja się tak w sumie drobo... No czul tam z tym kwiatkiem. Wywalili, no trudno. Pozbierali, żyje w każdym bądź razie, nie wyłamali mi go. Andziu, przecież masz przyrząd do klejenia jaja. Nie chcę mi się go myć, słuchajcie. Także zrobimy to tak. O właśnie, słuchajcie, pisaliście mi dziękuję bardzo o tym, że będą kwiatki, że storczyki będą w Lidlu, że macie w Lidlu, że macie w Kauflandzie i oczywiście ja popędziłam wczoraj po te kwiatki i oczywiście ja kupiłam w Kauflandzie te kwiatki, także storczyki w Kauflandzie są po 19,99 jednopędowe i jeszcze ktoś mi pisał, że uważaj Ania, sprawdzaj sobie korzenie, żeby były zielone. Także tak, spędziłam dobre 10 minut tam na oglądaniu tych kwiatków, może i 15, kto to mierzył, nie? W każdym bądź razie sprawdzałam i kupiłam i za chwilę Wam pokażę. Nie mogłam się zdecydować. Wzięłam raz białego, potem różowego, potem pojechałam, zmieniłam z tego różowego na jeszcze takiego ciaprastego. Nie widziałam się, dwa czy trzy, w ogóle byłam tak niezdecydowana wczoraj, żeby to ktoś widział, na pewno widzieli. To sobie pomyśleli, babo, bierzesz czy nie bierzesz? Kombinujesz jak koń pod górkę. Nie wiem, jak ja zjem tę bułkę. Te szeroko usta otwierać. Muszę iść za chwilę po tego mojego ptaka, który tam siedzi, bo wiecie, że te koty to wszędzie ich pełno od sąsiadów. No ale kota nie uwiążą, nie? A że mają 3 czy 5, to to wie. A wszystkie koty wylegują się u mnie, nie wiem o co chodzi, ja im nie daję jeść. Zmądrzałam. Bo jak dawałam jeść, to potem miałam tak napaskudzone wszędzie, że w ogóle to mi zwaliły karmik, zwaliły mi ten domek dla pszczół. Nie wiem, co one, czy one głodne faktycznie i chodzą po drzewach i zwalają wszystko jak wlezie. Może głodne tak jak Anka dzisiaj. O, tu działa. Gorzej z solą. Dobra, słuchajcie, tak się witam, za chwilę Wam coś jeszcze pokażę. O, byłam właśnie w Action wczoraj. Wczoraj, tak. No jak z Kauflandu to wyjechałam tak szybko. Nic mnie nie zachwyciło, słuchajcie. Wzięłam tylko taką poduszkę do tego materaca, który Wam pokazywałam w tamtym odcinku. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ta poduszka. Bo całe 5 zeta dałam za nią i jest w zasadzie taka sama jak tamta. Widzicie? Tak samo jak taki malutki ten. No, materac, nie? Widzicie? Też ma tą atlasową taką. I fajnie się zgrało. Oczywiście wzięłam jedną, już żałuję, że wzięłam jedną, bo trzeba było wziąć dwie, ale nie wiedziałam, jak to wygląda, nie wyjmowałam. A, i wzięłam tylko podstawki pod garczki, bo oczywiście włożyłam tak niezafoliowane, cicho tam. O takie, 5 zł. Wiecie, że na przykład tak jak mieliśmy u nas Wigilię, to moja mama mówi, ale wyjmij jeszcze ze dwie, bo ja mam tu, mam dwie i mówię, daj jeszcze dwie, bo tutaj są pierogi, tam są ziemniaczki, baszczu też nie będziemy przelewać, tylko z garczka się nałoży, no i... Nie było, więc na deskach żeśmy rozkładały, więc teraz wzięłam dwie tak za pamięci. Dobra, idę sobie wrzucić kostkę lodu, bo pewnie się tego nie napiję dzisiaj, bo jest wrzące. Zajadam i przychodzę do Was. Słuchajcie, muszę się troszeczkę odsunąć, żeby Wam pokazać i zobaczcie na to. Takiego kupiłam, w końcu takiego wybrałam, o tak. Tak, wiem, że mam brudny stół i za chwilę Wam pokażę, o co chodzi, ale dobra. Na razie kwiatek, takiego storczyka wybrałam. Za 19,99 tu jakąś naprędce włożyłam go w jakąś tam osłonkę i tak, to też widzę, zaraz to zmienię, spokojnie. A czego Wam pokazuję? Bo nie zawsze musi być idealnie, po prostu ma być tak, jak jest. O, żeby nie powiedzieć, proszę, tu już wszystko czeka. Będę jechać stół, zmienię właśnie obrus, ale wcześniej pokażę Wam te kwiatki, które wybrałam i tutaj jest taki piękny biały i tamto, też Wam zaraz pokażę, specjalnie nie ścierałam, tak. Taki piękny biały, ale to jest nic. I one były po 19,99. A takiego starczyka, uwaga, taram, tak, wiem, jest najpiękniejszy. Przyniósł mi mąż od godziny 20, kiedy wrócił, po to tylko, żeby się przebrać, wykąpać i jechać do drugiej pracy. I ja mówię, jaki cudny, jaki piękny. Ile dałeś? 19,99. Gdzie? U nas w centrum. Także brawo ja. Pojechałam 20 km po to, żeby kupić dwa storczyki jednopędowe za 19,99. A w centrum, u nas obok.
5 minut drogi na rowerze miałam za 19,99 dwupędowe. Także brawo ja. Tutaj czekają, widzicie? Zaraz będę ścierać na stół. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać, bo piszecie mi, że ptaszek, że super, że zwierzątka. Patrzcie, co ten dziad robi. To nie są kupska, tylko to jest wszystko piórka, o widzicie? I jego nasionka rozdłubane, bo mimo tego, że on ma i tak samo jest na ziemi i cała komoda, i kwiatki są w piórach, widzicie? Czego Wam pokazuję? Bo jeśli chcecie się zdecydować na ptaszka, to myślcie o tym, że on naprawdę brudzi, naprawdę się drze. Śpiewa, tak, śpiewa pięknie, ale czasami to się tak drze, że normalnie mnie to cholera bierze. Także jak macie się na coś zdecydować, to zdecydujcie się na rybkę, która głosu nie ma, pięknie sobie pływa, wiecznie zadowolona. Proszę. Aha, chcesz jeść? Dobra, to damy Ci jeść. Dobra, ja zabieram się za sprzątanie tego Saigonu i przychodzę za chwilę. Jestem, słuchajcie, jestem z całym tym kremem, bo ja idę szorować prysznic. Zobaczycie, wysprzątam całą łazienkę, dlatego biorę cały kram, żeby już nie biegać i nie szukać, gdzie jest jaki płyn, jakie co. Do prysznica teraz używam W5. Pamiętacie, że z kartą dużej rodziny W5 macie taniej w Lidlu. Także takie coś. Jest ok, nie osadza się tak szybko potem te wszystkie opary z mydła, z tych środków wszystkich na tych szybach. I tutaj jeszcze mam z Faberlica też taki płyn do szyb, też fajnie czyści. Także najpierw jednym, potem drugim i polecimy z koksem. Mam wszystkie gąbki, rękawice, co najważniejsze, nie? Jakiś płyn do naczyń i jest wszystko razem. I tak sobie spaceruję. Za jednym razem zabieram po prostu wszystko i mam tam u góry, a nie latam, że góra dół, góra dół. Słuchajcie, byłam wczoraj też w Rossmanie, tak w Bigusie. Poszłam tylko właśnie po tą bazę serum. To jest moje trzecie opakowanie, na pewno znacie, jeśli mnie dłużej oglądacie, bo ja to pokazywałam od początku. I to już właśnie to trzecia buteleczka w zasadzie. Eveline Unicorn. I to jest takie serum, baza pod makijaż. Coś ja w ogóle mam przeczytać. Przedłuża trwałość makijażu i aktywnie pielęgnuje cerę. Formuła z kwasem hialuronowym, ekstratami z goi i akai. Skutecznie nawilża, ujędnia skórę dzięki zawartości kolagenu roślinnego i wyciągu z agawy. Poprawia jej napięcie i gęstość. Także polecam raz jeszcze. Przy kasie wzięłam Elmexa, bo też był taniej. Ja lubię te pasty z Elmexa. W zasadzie najczęściej je używamy w domu. Na YouTubie też widziałam u Asi. Na balkonie kupiła sobie właśnie takiego dzwoneczka. Ja też sobie go wzięłam. Ja Wam powiem, że widziałam u... Bratowa też moja miała, choć kto miał, tylko ja nie wiem, jak się to pielęgnuje, także nie wiem, czy to przekwitnie już tyle amet pocierzył, czy po prostu to jeszcze będzie kwitło i kwitło. No niby pończuszki ma, więc chyba będzie przebijało, nie wiem, zobaczymy. Wsadziłam do takiej doniczki. W zasadzie nie wsadziłam, bo to jest w swojej doniczce, tylko taki myk, tak? I to pójdzie właśnie na taras, bo tam mi cały czas czegoś jeszcze brakowało. Tak, ja wiem, mam dużo kwiatków i czegoś mi brakowało. Tutaj wzięłam sobie dzisiaj biedronce. To są te odżywki do stoczyków. Nie wiem. Słuchajcie, wszystkie rady co do hodowli stoczyków bardzo miło będzie mi, jeśli coś mi podpowiecie. Także piszcie wszystko, wszystko. Nie patrzcie jeden na drugiego, tylko co się u Was sprawdza. Także takie wzięłam. Mąż wczoraj już jedną przyniósł razem z tym stoczykiem, więc tamten nie dostanie, a dostaną te. Także ja się muszę nauczyć stoczyku, ja nie umiem. Ja Wam mówię, że dla mnie to były kwiatki samobójcy. Tutaj mi pisali, że to są najłatwiejsze kwiatki. Nie wiem, nawet nie wiem, gdzie je postawić. Na razie, jak widzieliście, stoją w salonie na stole, ale tam raczej nie będą stały. Tam postawię jednego, ale chyba zaniosę je do sypialni na te stoliki koło łóżka. Tutaj też mam koszyk, bo jak wiecie, ja składam sobie po prostu... Emilia znosi 1000 rzeczy na dół w ciągu dnia, więc ja rano następnego dnia wrzucam wszystko takie mniejsze tu, a tam mam takie większe zabawki, piłki, patrzę i mówię. W kolejnymi tam potem roznoszę tam, gdzie trzeba. No mówię Emilia, ale to widzicie, o, są maseczki, które kupiłam, też wrzuciłam, żeby nie latać z każdą pierdołą po tych schodach. To sobie tak właśnie składam, a potem wszystko roznoszę. I tak staram się zapanować nad tym wszystkim. Z Action wzięłam jeszcze taki notes, bo ja mam notes też wcześniejszy, taki YouTube'owy notes z Action. I one są, zaczynają się od
lipca, sierpnia i do następnego roku do sierpnia. Także tutaj sobie zapisuję wszystkie sprawy związane z YouTube'em, bo tamten już się kończy, więc za chwilę się zacznie ten od lipca. Także fajnie, one są po 10,99 i są różne. Ja sobie wzięłam czarno-złoty, bardzo taki elegancki mi się podoba, chociaż nigdzie go nie będę nosić, bo on leży po prostu na nocnej szafce i tam wieczorem wszystko sobie ogarniam, albo rano dopisuję. Także co, ja zabieram się za te prysznic, ale mówię, że wyszoruję całą łazienkę i coś Wam jeszcze tam wrzucę i przyjdę się do Was po prostu pożegnać. Także lecę sprzątać. No pytacie się mnie, co mnie relaksuje. Wiecie, co mnie relaksuje? Muzyka. Także w prysznicu mam radio, więc sobie włączę, będę sobie sprzątać. A jak się kąpię, tak, tańczę, śpiewam, także tak, tak. Ale oprócz tego relaksuje mnie, bardzo relaksuje mnie grzebanie w ziemi. Także wszelkie sadzenie, kopanie, plewienie, to jest po prostu dla mnie coś, co mnie faktycznie relaksuje. Relaksują mnie, wiadomo, spacery, wypady jakieś z mężem, morze. To jest coś obłędnego i tu macie odpowiedź na kolejne pytanie, czyli góry czy morze? Absolutnie morze, słuchajcie. Morze to jest, może być w zimie, może być jesienią, morze. Po prostu szum, te fale, czy spokojne, czy takie szalejące, to jestem ja, to jest po prostu, raz jestem oazą spokoju, innym razem jestem torpedą i siłą i mocą, także może, absolutnie może. Góry podobają mi się, ale bardziej może. Może wygrywa bezwzględnie, także dobra, lecę, bo ja będę gadać do Was i gadać. Na razie. Słuchajcie, jestem, druga kawa, zeszło mi, bo już jest 10 po drugiej z tą łazienką, ale tak jak mówiłam, zaczęłam od prysznica, zanim się tu namoczyło, to przetarłam sobie tu, to poleciałam kibelek. Teraz sobie przygotowuję, bo tutaj mam słoik z ogórkami. Dzisiaj będzie ogórkowa zupa, za chwilę Wam pokażę z bliska, co tam się wyprawia, bo niestety obiad musi być. I tu jeszcze mam ten balsam brązujący, o którym mówiłam, że zrobił mi plamy. Mówię Wam, mam i całe dłonie. Brązujący balsam nawilżający do ciała z Liren. Ktoś tu pisał, że on właśnie go używa. Ja nie sądziłam, że to tak, że to aż tak będzie zostawiało i u mnie widać. Nie zrobiłam to perfekcyjnie. Nie przyłożyłam się, bo nie sądziłam, że to aż tak do każdej karnacji, że to aż taką opaleniznę zostawi. Także przyniosłam Wam pokazać. Tak, jest Liren. Fajne, bo jest z pompką. Ja lubię w ogóle te rzeczy z pompką, bo wtedy to tak nie nabieramy. Nie, czasem to się przechyli tak i tak jak szampon, nie? To pół tuby i nie ma. I ani to zebrać, ani to co. Także druga kawa. Słuchajcie, tak szorowałam sobie ten prysznic i myślałam, nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak się coś Wam śni i na przykład miałam taki sen dzisiaj, że ktoś tam się topił. Wjechało auto na taflę lodu na i pękła ta tafla i to auto wpadło, ten samochód wpadł. Wiem, że tam były dwie kobiety. Wyjmę sobie to. Gdzie ja mam? I wpadły i chodzi o to, czy jak próbujecie wezwać pomoc, to Wy tak strasznie chcecie krzyczeć, a z Waszych ust to takie ja się tak okrzyczałam dzisiaj w nocy, tak chciałam, żeby ktoś pomógł tym kobietom, ja się boję wody. Także ja tam nie weszłam w to wszystko, ale starałam się, będę się przybierać piąty raz, bo się znowu walę, przed chwilą byłam w innej bluzce, bo widzieliście, jadłam i ten pomidor tyk, także brawo ja. A teraz ogórek mi tutaj pryska i za chwilę znowu będę się przebierać, a ja za chwilę, no jeszcze nie za chwilę, bo za godzinę muszę jechać po Emilię, dzisiaj jadę rowerem, bo wczoraj byłam rowerem, słuchajcie, tak się cieszyła. I skakając z tematu na temat, wracając do mojego snu, napiszcie, czy Wy też macie tak, że jak, tak, przyniosłam papugę do domu, czy jak próbujecie wezwać pomoc, to krzyczycie z całych sił, a z Waszych ust wydobywa się tylko takie cieniutkie, malutkie. I wykrzyczycie znowu, próbujecie taki ścisk w piersiach i w ogóle nie, totalnie nie wychodzi Wam to wezwanie pomocy. Tak a propos, to przypomniało mi się, jak uczestniczyłam w wypadku, znaczy uczestniczyłam, dzięki Bogu, nie wiem jak się to stało, jeszcze jeździłam multiplom, nie wiem czy już Wam to nie opowiadałam, ale to już jednak jestem tu 10 miesięcy i zaczyna mi się zapominać, co ja Wam mówiłam, czy mówiłam, czy tylko myślałam o tym, żeby powiedzieć. Jechałam u nas przez las i jechało małżeństwo, które mnie wyprzedziło. Ja byłam z dużym brzuchem, z małym Filipem. W brzuchu była Emilia, żeby było jasne. Nie wiem, ile tych ogórków, tyle, bo to jest mały słoiczek, doleję wody. I
opukam ręce. I jechał chłopak BM-ką, który stracił panowanie nad tą BM-ką, bo tam są takie zakręty. Ja jechałam do miasta, on jechał od miasta. I to małżeństwo, które mnie wyprzedziło, już znikło, kiedy ja nagle widzę właśnie ten samochód, tą BM-kę, która jedzie centralnie. Już było widać, że on nie panuje nad tym, bo ten samochód nie dość miał prędkość, to jeszcze bardzo zaczął, po prostu widać było, że tymi kołami, tym wszystkim, wiecie co, ja nie wiem, co się stało, ale chyba zdusiłam samochód i zostałam, po prostu stanęło ten samochód. Ja byłam przekonana, że ten nadjeżdżający, lecący wręcz samochód, to ABM-ka wjedzie w nas. I gdybym ja to wam to pokazać, on jest tu, ja jestem tu, gdybym ja nie zdusiła tego samochodu, to on prawdopodobnie by nas zepchnął i uderzylibyśmy w to drzewo, które on uderzył. Także z nas to pewnie by tam nic nie zostało, bo BMC są jednak te rury takie z przodu samochodu, rury, które naprawdę zabezpieczają ten samochód. Myśmy mieli BMK, także wiem. I on przeleciał przez rower i skasował trzy drzewa, które leciały prosto na mnie. Ja tylko piszczałam, słuchajcie, nie byłam w stanie zrobić nic. I widziałam tylko, i słyszałam zresztą końcówki tych liści, które uderzają o nasze samochody, o nasz samochód. One po prostu uderzały w dach i spadały. A to było tylko takie głuche, to było tak bardzo głuche huki. Wiecie co, ja wiedziałam, że ja nie wyjdę, żeby pomóc temu. No ja nie wiedziałam tam, kto tam jechał. Wiem teraz, że to był młody chłopak. Widziałam tylko, że BMW. I wiecie co zrobiłam? Ja się przyczepiłam do klaksonu i ja to pamiętam, jak strasznie trąbiłam, bo miałam nadzieję, że ktoś gdzieś coś usłyszy i że po prostu pójdą mu pomóc, bo ja wiedziałam, że z tym brzuchem nie da rady, zresztą ja i tak bym nie dała rady, bo ja na widok krwi to układa się i leżę. Także i wiecie, co się stało? Ten pan, który, to małżeństwo, który jechał przede mną, oni cofając, oni już widzieli, że on traci panowanie, wysłyszeli ten mój sygnał, to oni się wycofali, podbiegli do mnie, czy wszystko jest okej, no i ja tam tutaj pani pokazałam, tylko że ja mam brzuch, nie? I ona mówi, siedź, nie wychodź. Mój Filip to w ogóle piszczał, tak krzyczał, on nie wiedział, co się stało, że no bo ten samochód mi stanął tak nagle. I ci państwo siedli z tego swojego samochodu, i tam była jeszcze córka i pobiegli prosto do tego, jak się okazało, młodego chłopaka. I ja widziałam tylko w moim lusterku, że oni go wynoszą na rękach, ten pan go niósł na rękach, i sadza na tej rowie. A co tam dalej było, nie wiem, bo ja włączyłam samochód i pomału, delikatnie pojechałam stamtąd po prostu. Wiecie, dlaczego pojechałam? Nie tak, że uciekłam, bo ja wiedziałam, że mu tamci już pomogą, tylko to był raz, że szok. Ja się przestraszyłam. Dwa, wiedziałam, że i tak nic nie pomogę, a trzy, wiedziałam, że jak zaraz przyjdzie policja, pogotowie, to ja spędzę pół dnia na przesłuchaniu, a ja miałam Briana w szkole. Więc wiedziałam, że będzie dom zamknięty, to wszystko tak się szybko działo, że ja po prostu pojechałam, potem to było w gazecie, że temu chłopakowi się nic nie stało. Ale słuchajcie, mógł zabić nas, także zabiłby nas trójkę. Takie głupie, przez prędkość, bo on potem tam wypowiadał się w tej gazecie, że stracił panowanie nad samochodem, także słabo. Dobra, pokazuję wam ten obiad i żegnam się z wami, bo tego już będzie za dużo. Także do zobaczenia w piątek. Przypominam o rozdaniu, które jest na kanale. Weźcie sobie udział. Do zobaczenia w piątek. Wbijcie łapkę. Będę na was czekać. No i na te komentarze, choćby odnośnie hodowli tych sterczyków. Pa! Tak, ja się z wami pożegnałam, ale obiecałam, że jeszcze pokazać. No to tu jest ryż, który został z wczoraj. O, ryż. Tu już wywar nam się gotuje na zupkę. Ogórkową, jak słyszeliście, bo widzieliście, ścierałam przy was. No, a tam jest gulasz. No i z wczoraj zostały mi jeszcze naleśniki. Tu jest koper, pójdzie do gulaszu. Za chwilę liść laurowy, ziele angielskie. Także dla każdego coś dobrego. Kto i co będzie chciał jeść, to ten będzie tak jadł. A ja po raz drugi żegnam się z wami. Do zobaczenia.